Mój kumpel kiedyś po kilku latach małżeństwa powiedział: jakbym wiedział, że to tak będzie ciężko, to nie wiem, czy bym się zdecydował. Ale nie wiedział. I chyba bardzo dobrze, bo żyją świetnie, a jednocześnie mnóstwo ludzi boi się podejmować ryzyko, boi się podejmować decyzje, relacje, postanowienia, inwestycje, bo się nasłuchali, naczytali, a dzisiaj o to łatwo, nie? Z każdej strony, zwłaszcza internetowej, przykładów, jak to się komuś nie udało. No i nawet nie próbują. Nawet nie próbują, no bo się nie da. Dzisiaj Jezus powołuje apostołów. Sam się zastanawiam, czy powiedział im, na czym będzie polegała ich misja, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Po prostu ich zaprosił. Musieli coś o nim usłyszeć, że poszli. Z drugiej strony Jezus po jakimś czasie dopiero mówił o ukrzyżowaniu, mówił o zbawianiu, mówił o niebie. Musiał ich troszkę urobić. Czy gdyby im powiedział: hej, słuchajcie, pójdźcie za mną, a zakończycie jako męczennicy, to prawdopodobnie żaden z nich by się nie zdecydował. Więc Bóg odsłania przed nami często swój plan bardzo powoli. Tylko potrzebuje naszej zgody. I tutaj świetnym przykładem jest Jonasz, który idzie przez wielkie miasto Niniwa, szerokie na 3 dni drogi, a on idzie 1 dzień. I po 1 dniu już się dzieją niesamowite rzeczy. Więc być może Pan Bóg potrzebuje tylko krztynkę naszej dobrej woli. Jutro są urodziny mojego siostrzeńca Adasia. Myślę, że powinniśmy być Adasiami, a nie da się, Adasiami.